Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigraj. Dzisiaj chciałem wam pokazać grę, którą będę wam prezentował w ramach nowej serii, czyli Tanie Granie. Chodzi tutaj o to, żebyśmy mogli sobie zagrać jakąś grę, niekoniecznie kupując jej drogie wydanie. Chciałem wam dzisiaj pokazać grę, nazywa się ta gra Ninju. Jest to gra abstrakcyjna, taktyczna, wymagająca planowania, no i dosyć dużo wyobraźni. Zobaczmy, na czym polega Ninju. Każdy z graczy posiada 20 takich elementów. Ja wybrałem takie elementy, które mają dziurki w środku. Przygotowałem je sobie na drukarce. Jeżeli będziecie chcieli, to tam wrzucę również link do tego mojego pliku, z którego będziecie mogli sobie, jak będziecie mieli dostęp na przykład do drukarki 3D, wydrukować. Ale istnieje też wersja pliku JPG, gdzie możecie sobie wydrukować po prostu kartkę, na której będziecie mieli te same elementy. Można to później wyciąć, nakleić na karton i dokładnie osiągnąć ten sam efekt. Gra polega na tym, że każdy z graczy na przemian układa jeden ze swoich, nazwijmy to, żetonów. I te żetony jakby narzucają, jaki ewentualnie efekt zwycięstwa może ten gracz osiągnąć i jak, w jaki sposób go osiągnąć. Czyli mamy tutaj na przykład taki żeton, który mówi dokładnie tyle, że ten gracz, żeby wygrać, musiałbym umieścić jeden żeton biały po przekątnej, jeden żeton biały na tej ściance, jeden żeton biały tutaj i jeden żeton po przekątnej. Czyli efekt jego ułożenia musiałby być dokładnie taki. Jeżeli uda mu się osiągnąć taki kształt, no to ten żeton przynosi mu tak jakby punkt zwycięstwa, ponieważ spełniony jest warunek jeden na krawędzi, jeden na rogu, drugi na krawędzi i drugi na rogu. Jednak zadanie nie jest takie proste ze względu na to, że oczywiście żetony wykładane są na przemian. Czyli jeżeli biały wystawi tutaj swój żeton, a czarny dobierze sobie na przykład ten żeton, zauważcie, że ten żeton, zaraz postaram się to zrobić tak, żeby było lepiej widać. O, ten żeton ma w ten sposób kwadraciki, czyli ma jedną stronę, która jest nieaktywna tak jakby. I co może zrobić? Wystarczy, że tą nieaktywną stronę przyłoży tutaj. Już w tym momencie właściwość tego białego żetonu została zmieniona, ponieważ te dwa czarne pola wskazywałyby na to, że po pierwsze tutaj powinien stanąć biały i to jest jeszcze realne, ale w tym miejscu już biały nie stanie, w związku z czym tak jakby ten żeton został automatycznie przez czarnego zablokowany. Co zrobi biały? Biały w tym momencie może tak, budować jakąś swoją kolejną próbę, na przykład zrobić o coś takiego. W ten sposób zapewnił sobie już tutaj jeden biały żeton. Czarny może kontynuować rozwój swojego, czyli na przykład przyjąć rozwiązanie takie i też dobudował jednego białego. Oczywiście biały w tej sytuacji może zepsuć całkowicie plany czarnego. Wystarczy, że dostawi tutaj biały żeton i automatycznie czarny już z tego nic nie jest w stanie zrobić. Ale czarny nadal może zrobić coś z tego. W związku z czym przygotowuję sobie tutaj kolejny czarny. No i tak na zmianę układamy żetony. W grze można planować, znaczy można grać według zasady takiej. Przyjmujemy, że do pierwszego udanego układu, czyli do pierwszego momentu, do momentu, kiedy pierwszy z graczy uda spełni warunek swojego żetonu lub ewentualnie do kilku wygranych żetonów, czyli wtedy zaznaczamy sobie taki żeton, na przykład jakimś tam guzikiem czy jakimś innym elementem, który będzie mówił, o, ten żeton spełnił warunek i tu mam tak jakby czysto punkty przyjęte. Niektórzy też widziałem, że grają w ten sposób, że na żetony tak jakby wyłączone, czyli takie, które są nieaktywne,
kładą powiedzmy sobie jakiś tam czerwony znacznik, który dzięki czemu będzie zaznaczone, że ten żeton już jest nieaktywny, ale to moim zdaniem jest troszeczkę bez sensu. Lepiej zaznaczać te, które wygrały, bo później łatwiej jest je po prostu liczyć. Jak widzicie, Niju to bardzo prosta, ale też bardzo wymagająca gra. Jest to coś w rodzaju kółko i krzyżyk, z tym, że takie bardzo rozbudowane. I przede wszystkim, co jest ważne, zauważcie, że każdy z tych żetonów, on może być ułożony na różne sposoby, w związku z czym jeden żeton tworzy już sam z siebie dodatkowo cztery kombinacje. Także tych kombinacji jest bardzo dużo. Żetonów mamy 20. Te 20 żetonów, każdy z nich ma zawsze zaznaczone 4 i każdy jest różny, czyli nie mamy powtarzających się żetonów, wszystkie są różne od siebie. Dzięki temu gra za każdym razem jest inna, a planowanie opiera się tylko i wyłącznie na krótkiej taktyce, ze względu na to, że w momencie, kiedy zaczniemy budować jakiś swój plan, przeciwnik w dość prosty sposób może go zablokować. Jednakże trzeba pamiętać, żeby budować długofalowo. To tak jak na przykład gracie w kółko i krzyżyk nie na 9 polach, tylko gracie na, powiedzmy sobie, nieograniczonej powierzchni, to tak naprawdę nie staracie się ułożyć od razu tego ciągu, powiedzmy tam 5 krzyżyków, tylko staracie się, żeby to było długoplanowe, czyli rozstawiacie czasami gdzieś tam krzyżyki czy kółka, w zależności po której stronie gracie, i planujecie ewentualnie, jak przeciwnik będzie chciał zagrać. Bardzo popularne w tym momencie zagraniem jest to, żeby zmusić przeciwnika do jednej z decyzji, którą będzie musiał podjąć, a przez to zaznaczyć gdzieś swoich 5 krzyżyków czy 5 kółek. Prosta gra. Pamiętajcie, pod filmem dołączę Wam link do chyba Broad Geek, jeżeli się nie mylę. I tam jest dostępny właśnie ten plik JPG, który możecie sobie w bardzo prosty sposób wydrukować. Czy to od razu na kartonie, czy ewentualnie później tylko nakleić na karton i spokojnie możecie zagrać w Niju. Dla informacji powiem tylko, że gdybyście chcieli kupić tą grę w takiej wersji, jak ona jest teraz sprzedawana, czyli wersji Deluxe, ona z tego co kojarzę kosztuje około 43 dolary. Jest faktycznie bardzo ładnie wykonana, bardzo ładne kamienie, laserowo wycinane i tak dalej, no ale 43 dolary. Także to tyle w tym odcinku Taniego Grania. Sprawdźcie gry Niju. Zapraszam na kolejne odcinki.